Drodzy Państwo, dzień dobry, witam bardzo gorąco na kolejnym webinarium organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ja nazywam się Justyna Dżbik Kluga, jestem dziennikarką i dziś mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa to spotkanie poświęcone moim zdaniem bardzo ważnemu tematowi: dostępność, szansa dla firm. Dziś będziemy mówić o tym, w jaki sposób Państwa firmy mogą rozwijać się właśnie w stronę dostępności dla wszystkich klientów i klientek, ale również będziemy Państwa pewnie trochę uwrażliwiać, i słowo empatia na pewno padnie podczas naszego spotkania niejednokrotnie. Bardzo się cieszę, że mogę powitać zacne grono gości i gościń na naszym spotkaniu. Po mojej lewicy pani Justyna Nosko z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry, moja imienniczko. Pani Justyno, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Obok pani Justyny pan Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Panie Przemysławie, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Idąc dalej, pan Łukasz Klimek, kierownik projektów, Departament Zarządzania Projektami DGASA. Dzień dobry Panie Dzień Łukaszu. Dobry. I jak to mówią na końcu, ale nie na ostatku, last but not least, w tej wersji międzynarodowej Pani Amanda Bełdowska z Departamentu Usług Proinnowacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry Pani Amanda. Dzień dobry. Cieszę się, że Państwo są dzisiaj z nami i to słowo na D, czyli dostępność w roli głównej. Zacznijmy od takiego wprowadzenia trochę do te, tego tematu. Patrzę na Pana, Panie Przemysławie. Na ile dostępność, szczególnie w kontekście programu Dostępność Plus, to jest kwestia sfery publicznej, sfery państwowej, może tak to nazwać. A na ile to jest ważny temat dla przedsiębiorców, przedsiębiorstw i biznesu? To jest temat ważny dla każdego. Myślę, że zacznę od takiego stwierdzenia. Dostępność to po prostu możliwość skorzystania. Tak, patrząc szeroko na dostępność, myślę, że możemy powiedzieć, że dostępność polega na tym, że mamy możliwość skorzystania z czegoś, użycia czegoś, bycia gdzieś. Czyli to dotyczy każdego człowieka. I dlatego nie jest to temat tylko i wyłącznie sfery publicznej. Myślę, że temat, temat dlaczego mówimy o tym w sferze publicznej, jest ważny. Ponieważ sfera publiczna ma większą odpowiedzialność za obywateli, ale jeżeli myślimy o dostępności na poważnie, to powinniśmy myśleć o niej wszędzie, nie tylko w sferze publicznej, ale również w sferze prywatnej. Tam, gdzie prowadzimy własny biznes, tam, gdzie korzystamy z czyjegoś biznesu. Jesteśmy też klientami, jesteśmy konsumentami i myślę, że jak każdy chcemy mieć możliwość skorzystania. I w dostępności chodzi o to, aby skorzystać niezależnie, samodzielnie. Są ludzie, którzy w danej chwili, w danym momencie swojego życia, Potrzebują tej dostępności. My, osoby zdrowe, sprawne, często jej po prostu nie zauważamy. Jest ona dla nas obojętna. Natomiast tam, gdzie osoba dostępności potrzebuje, ona musi mieć pewne rozwiązania, które nie muszą być wykonane dużym nakładem siły i środków, a mogą naprawdę poprawić komfort i jakość życia. I dlatego dostępność jest przedmiotem troski przede wszystkim sfery publicznej, bo chodzi nam o to, żebyśmy mogli swobodnie pójść do urzędu, do kina, do teatru, zrobić zakupy. Ale właśnie, kiedy mówimy o zakupach, kiedy mówimy o pójściu, na przykład do instytucji kultury, czy skorzystaniu z obiektu sportowego, to też pojawiają się przedsiębiorcy, którzy są po prostu dostarczycielami tych, tych mhm, usług. usług. Mhm. Są y, też przedsiębiorcy, prowadzą sklepy, prowadzą handel, więc. Wszelkie tego typu usługi, które każdy z nas ma prawo zrobić i skorzystać z nich, powinny być dostępne. O to chodzi właśnie w dostępności. No ale ja tutaj um, odwołam się do takiego może stereotypowego podejścia. Dostępność. No, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, pewne grupy. Pan powiedział, że to są wszyscy, panie Łukaszu. Wszyscy mogą być w takiej sytuacji, że to hasło dostępność będzie dla nich ważne? Dostępność jest, moim zdaniem, powinna być rozumiana szerzej, dlatego że dostępność dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas w momencie, życia, y, może się z tym brakiem dostępności spotkać. Każdy z nas może być przejściowo-czasowo nie, niepełnosprawny, to, czy to z powodu na wypadek, jakieś unieruchomienie ze względu na, na nie, złamanie nogi, jakąkolwiek inną sytuację losową, która spowoduje, że jednak nie będziemy mogli w pełni korzystać z tego, y, jeżeli, nie, jeżeli będą jakieś bariery w przestrzeni publicznej na przykład. Tak? Czyli ta dostępność jak najbardziej dotyczy nas wszystkich. Musimy wziąć też pod uwagę, że jeśli chodzi o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami jest to bardzo duża grupa, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Mówi się o tym, że jest osób powyżej 65 roku życia, to w Europie jest to około 20% mm. społeczeństwa, a w Polsce w około roku 2050 ten odsetek osób, osób po 65 roku życia wzrośnie dwukrotnie, co powoduje, że tak naprawdę Myślę, że każdy z nas w którymś momencie będzie w takiej sytuacji, że gdzieś tam te ograniczenia funkcjonalne mogą się pojawić i wtedy ta dostępność będzie miała duże znaczenie. Czyli, jakby projektując usługi, projektując produkty w sposób dostępny, tak naprawdę projektujemy z myślą o sobie, o, o nas za kilka lat albo o nas w jakiejś sytuacji, która może się zdarzyć. Ta niepełnosprawność może dosięgnąć każdego z nas. Tak naprawdę z dnia na dzień, i nawet o tym nie wiemy, nie myślimy na co dzień, natomiast jakby celem całego programu wydaje mi się, że jest to, żebyśmy mieli głęboką świadomość tego, że tak może rzeczywiście się zdarzyć. No myślę sobie, tu mówimy o osobach z niepełnosprawnościami czy o seniorach, ale na przykład kiedy kobieta jest w ciąży albo kiedy pcha wózek po ulicy, to też w pewien sposób staje się ograniczona, czy nie ma dostępu do nawet ubrań odpowiednich, bo nie w każde ubranie się, prawda, pani Amando, zmieści. To też jest taka grupa, tych grup pewnie jest więcej, kiedy sobie definiujemy na początku zagadnienie dostępności i dla kogo ona jest. Dokładnie to, to chciałam powiedzieć, że rzeczywiście osoby z wózkami, z małymi dziećmi czy kobiety w ciąży, również zresztą są też ujęte w tej grupie osób ze szczególnymi potrzebami, jak również nawet są w, wśród tych osób osoby z jakimiś szczególnymi ciężarami, tak? więc hmm. które mają jakiś czasowy dyskomfort przemieszczaniu się w poruszaniu, więc rzeczywiście ta dostępność rozumiana jest w sposób bardzo szeroki. Pani Justyno, to teraz słowo do Pani. Oczywiście będziemy jeszcze mówili o ustawie o dostępności, bo to ważny dokument, do którego różne Państwa działania się odwołują, jest taką bazą, ale zapytam, jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada na tę potrzebę szerszej dostępności? Ten temat, który staje się coraz bardziej popularny, również pod kątem biznesu z punktu widzenia takiego no, komercyjnego. No, ludzie, którzy kiedyś byli wykluczeni, teraz są wkluczani jak najbardziej, są też grupą po prostu od przedsiębiorców, produktów gdzieś tam biznesowych. Tak, zdecydowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje działania dwutorowo. Pierwsza grupa, pierwsza grupa tych działań to działania dla Przedsiębiorców i ich pracowników, żeby pokazać im, że jest to temat, który będzie się dalej niósł i który może ich dalej ponieść w ich działalności i sprzyjać ich rozwojowi. Są to działania przede wszystkim szkoleniowe i doradcze, które realizujemy wspólnie z. Wykonawcami, których wybraliśmy do, do naszych działań. Między innymi z firmą Pana Łukasza. Tak, jeden z operatorów tego programu. Realizujemy też w ramach tych działań, o których teraz mówię, chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę przedsiębiorcom, że dostępność jest teraz tematem którym warto się zająć, którym, któremu warto się przyjrzeć w kontekście swojej działalności gospodarczej. Natomiast druga część, jakby druga noga tych naszych działań w ramach agencji to już są konkretne projekty, o których pewnie więcej wie pani Amanda które są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy już mają jakiś pomysł, chcieliby coś zaprojektować lub zmienić, przeprojektować z przedsiębiorstwa. Jasne, o tych projektach będziemy za chwilę rozmawiać. Na razie jeszcze ta baza. Panie Przemysławie, dwa wątki. E, prawne, no gdzieś tam legislacyjne. Ustawa o dostępności, ale też europejskie uwarunkowania, w których Polska przecież jest, w których Polska się odnajduje. Co powinniśmy o tym wiedzieć z punktu widzenia biznesu? Przede wszystkim to, że ustawa jest Nowa. To jest ustawa, która weszła w życie dopiero dwa lata temu, ale jest o tyle nowa, że ona w pewien sposób unifikuje czy łączy różne rzeczy, które wcześniej były tylko dobrymi praktykami. Teraz chcemy, żeby to stało się prawem, żeby każdy obywatel, no właśnie również konsument, miał możliwość skorzystania ze swoich praw, niezależnie od tego, czy jest sprawny, czy nie jest sprawny, czy w jakiej sytuacji się życiowej znajduje. I ustawa daje duże, dużo narzędzi i dużo tak naprawdę możliwości egzekucji swoich praw. Przede wszystkim w kierunku sektora publicznego, ale pragnę zwrócić uwagę na to, że o ile podmioty publiczne są głównymi adresatami przepisów ustawy, o tyle w ustawie również szeroko ujęto podmioty publiczne. To do tego katalogu będziemy zaliczać na przykład duże firmy z udziałem Skarbu Państwa. To będą też przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środków publicznych w więcej niż 50% swojej działalności. To jest szerokie rozumienie podmiotu publicznego, i w związku z tym część przedsiębiorców na pewno będzie objęta reżimem tej ustawy ale nie chcemy na to patrzeć jak tylko i wyłącznie na obowiązki. Ustawa daje również inne mechanizmy, chociażby certyfikacji dostępności po to, żeby potwierdzić siebie jako podmiot, który jest podmiotem zorientowanym dedykującym swoje działania na rzecz szerokiej grupy klientów. Myślę, że ustawa tego typu jest nowatorska również na szczeblu ogólnoeuropejskim. Znaczy nie ma takiej ustawy, o ile wiemy w innych krajach, która by w tak kompleksowy sposób jedno, łączyła łączyła te kwestie i, i pokazywała jak bardzo zdeterminowany jest yy, czy to rząd czy, czy działania całe, całego kraju, całego sektora do tego, żeby yy, wspierać osoby o szczególnych potrzebach właśnie. Mm -hmm. Panie Łukaszu, na no ile Pan ma takie przeświadczenie, że dostępność to nie jest wymysł, tylko standard? Yy, mam takie <noise> przeświadczenie, że to nie jest wymysł. My, myślę, że to dlatego, że m, duża część przedsiębiorców już zaczęła sobie z tego zdawać sprawę że dostępność to może być też świetny biznes, to może być możliwość poszerzenia bazy, bazy swoich klientów, czyli zwiększanie swojej pozycji rynkowej poprzez to, że zaczyna się pokazywać, że produkty są dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Ci, którzy do tej pory nie mogli z jakiegoś powodu korzystać z, z, z pewnego rodzaju produktów, usług, kiedy wprowadzamy rozwiązania, które są bardziej dostępne. Co możemy już w tej chwili zauważyć, bo, bo ym, oglądając telewizję, oglądając reklamy w telewizji widzimy już, że część reklamodawców, czyli przedsiębiorstw wprowadza na przykład rozwiązania typu yy, tłumacz języka migowego, tak? który, który tłumaczy tą reklamę, czyli chcemy pokazać jako przedsiębiorcy, jako, jako oferujący swojego rodzaju, yy, jakiegoś rodzaju usługi, że możecie skorzystać z tych usług, także te osoby, które w tym przypadku akurat nie słyszą, tak, osoby głuche. Mm -hmm. To pojawia się w wielu, u wielu przedsiębiorców, to pojawia się w wielu firmach, przeświadczenie o tym, że będzie, jeżeli będziemy bardziej dostępni, to zwiększymy swoje możliwości swoich przychodów między innymi. tak. Jeżeli mm -hmm. restauracja będzie skonstruowana w taki sposób, że klient, który ma ograniczenia funkcjonalne związane choćby z tym, że jeździ na wózku, będzie mógł do tej restauracji swobodnie wjechać, będzie mógł swobodnie, skorzystać z, z całej gamy usługi, młody będzie mógł spokojnie przy, tym wóz, przy, przy stole usiąść tak. i, i skorzystać, że ten stół nie będzie za niski względem tego, jak on może do tego stołu dojechać wózkiem i nie być zablokowanym. To jest cała gama rozwiązań, które zmieniając rodzaj usługi świadczonej, zmieniając, dodając pewne udogodnienia, powoduje, że ta baza naszych klientów się zwiększa jako przedsiębiorców, co, przy, co przekłada się być może na większe korzyści, zyski na większą sprzedaż. Czyli tak naprawdę, czy to jest konieczność, czy to jest wymysł? Moim zdaniem to jest konieczność. Ci, którzy to już zauważyli prawdopodobnie już będą w najbliższym czasie widzieli, jakie korzyści z tego płyną, mm -hmm. a, a reszta firm, które jeszcze z tego, do tego nie zauważyły, będą musiały potem jakby do tego standardu się dostosować. Zresztą to, o czym Pan Przemysław wspomniał, na poziomie największych firm, firm z udziałem Skarbu Państwa, jeżeli takie rozwiązania będą wymagane, to podejrzewam, że one w drugiej kolejności gdzieś tam siłą rzeczy, siłą rozpędu pojawią się na całym rynku i będą jakby już uznawane za standard działalności. To będzie bardzo źle odbierane, jeżeli produkty nie będą nie dostępne, mhm. jeżeli... Usługi nie będą dostępne. No ale pojawia się jeden, może nie jeden problem, ale taki na początek, który widzę, bo są różne badania, które pokazują, że Polacy wybierają portfelem. Jednak w naszym kontekście bardzo ważne są koszty. I teraz słyszę przedsiębiorcę, który powie: No ale to będzie mnie kosztować. tak? Czy zmiana podejścia do tego produktu, czy to da się zrobić, jakby włączyć tę dostępność do naszej działalności w sposób taki no, nieruchunujący kosztowo? Otwarte pytanie do Państwa, można się wyrwać do odpowiedzi. Ja tylko w dwóch słowach chciałem powiedzieć, że każdy przedsiębiorca, który ma świadomość tego, że trzeba inwestować w swoje produkty, trzeba inwestować innowacyjność i w zmianę, no, jest świadom tego, że inwestowanie także w dostępność jest inwestycją tak naprawdę w rozwój swojego przedsiębiorstwa. Mhm. Wydaje mi się, że, mhm. że ja to oceniam w ten sposób. Pani Justyno? Ale też czasem może się okazać, że dostosowanie nie wymaga dużych nakładów że wystarczy zlikwidować dwa schody do restauracji, albo inaczej rozstawić stoliki i nasza pula klientów się zwiększyła. Mhm. Więc może się okazać, że to wszystko jakby nie kosztuje, a procentuje. No ja Państwa trochę tak prowokacyjnie pytam o te koszty, bo zastanawiam się na ile tak lubimy zrzucać winę na, że to drogo, a na ile to jest kwestia naszej zmiany sposobu myślenia, czy nastawienia. Mi tak? przyszedł do głowy jeszcze jeden przykład, który jest właściwie Bezkosztowy, a, a powoduje zwiększenie dostępności, to są tak zwane ciche godziny w sklepach. Mhm. To znaczy, w wielu centrach handlowych, w wielu sklepach, jakby zawsze w tle będąc, przebywając, tam słyszymy jakąś muzykę, jakieś komunikaty. One czasem są dosyć głośne, ale one wykluczają z korzystania z, z usług tych sklepów, z zakupów osoby, który, dla których nadmierny hałas jest przeszkodą ze względu na. Różnego rodzaju niepełnosprawności mhm. tak, na osoby. Wysoką na, przykład, wrażliwość, tak, tak. Na, na wysoką wrażliwość, na przykład na osoby ze spektrum autyzmu. Wiele sklepów wprowadziło już takie rozwiązania jak ciche godziny, które powodują to, że ten klient może wtedy przyjść do tego sklepu. To właściwie nic nie kosztuje, powoduje, że jesteśmy bardziej dostępni dla określonej. Określonego segmentu klientów, jak już tak brzydko to nazywając, ale, mhm. ale, ale to powoduje zwiększenie dostępności, a tak naprawdę nie wymaga żadnych nakładów. Czyli mhm. tu jest tylko kwestia świadomości tego, że wprowadzamy tego rodzaju rozwiązania. Panie Przemysłowie? Nie bez przyczyny mówi się w teorii, w nauce o, o dostępności, że ono, ją można zapewniać przez dwa takie główne mechanizmy albo przez racjonalne usprawnienie albo przez uniwersalne projektowanie. I uniwersalne projektowanie z zasady jest lepsze, ale możemy je stosować wtedy, kiedy z reguły coś tworzymy nowego, kiedy myślimy o wyborze nowej siedziby, kiedy myślimy o nowym produkcie. Wtedy powinniśmy pomyśleć o takich regułach jest osiem reguł uniwersalnego projektowania, które mówią o tym, że coś jest na przykład łatwe do użytkowania, że jest intuicyjne, że zapewnia odpowiednią przestrzeń chociażby, żeby tego użyć i tak dalej. Jeżeli o tym pomyślimy, to koszty będą znikome na etapie tworzenia danego produktu czy usługi. Natomiast, kiedy mówimy o racjonalnych usprawnieniach, to one mają w swoim znaczeniu słowo racjonalne. Co oznacza, że są również racjonalne pod względem kosztowym. Mhm. I to pokazuje że myślimy o tym, co opłaca się zrobić, a co byłoby nadmierne z punktu widzenia ewentualnych korzyści. Czyli jeżeli myślimy jako przedsiębiorca o naszych potencjalnych klientach, to oznaczenie schodów kontrastowym kolorem no naprawdę nie kosztuje dużo, mm -hmm. albo właśnie zlikwidowanie dwóch czy trzech schodków w postaci zrobienia tam podjazdu betonowego, to nie są duże rzeczy, a umożliwi wjazd na wózku osobom, które, które tego potrzebują, umożliwi wjazd z wózkiem rodzicom, czy, czy matce, matce z dzieckiem, czy ojcu z dzieckiem, wszystko jedno. W każdym razie zapewni jednym osobom możliwość skorzystania, innym poprawi komfort użytkowania. Mhm, a to jest super, co Pan powiedział, że warto wdrażać tę dostępność na poziomie takim podstawowym, projektowania właśnie produktu, wymyślania jakiegoś rozwiązania. I teraz patrzę na Panią, pani Amando, bo prowadzicie taki projekt Design dla Przedsiębiorców w ramach tego hasła Dostępność Plus. No to jest już konkret, to jest konkret. Konkretne dofinansowanie, konkretna pomoc. Jak to wygląda? Rzeczywiście jest to program, który ma na celu Zachęcenie przedsiębiorców i uświadomienie im, jak ważne jest to uniwersalne projektowanie, o którym tutaj mówimy. Jak ważne jest zrozumienie, że realizując produkty, które będą dostosowane dla osób o szczególnych potrzebach, mhm. firmy mogą się rozwijać. Jeżeli chodzi o projektowanie, rzeczywiście ten nasz program jest bardzo. Specyficzne, tak, ponieważ y, bardzo staramy się tutaj promować i zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby współpracowali z profesjonalnymi projektantami, czyli żeby już na etapie koncepcji produktu bądź usługi y, ci przedsiębiorcy mieli pomoc fachową ze strony takich doświadczonych, profesjonalnych projektantów, którzy pozwolą im nie tylko y, w sposób bardzo taki kompleksowy zaprojektować dane usprawnienia, bo mhm. często chodzi o to, żeby no dany produkt rzeczywiście był bardzo rzetelnie przemyślany, jakie usprawnienia powinien. Zawierać, żeby, żeby był rzeczywiście dostosowany dla konkretnej grupy odbiorców, ale także y, uważam, że to jest kolejny bardzo istotny aspekt z punktu widzenia właśnie rozwijania przedsiębiorczości pomagają zaprojektować ten produkt w sposób no, ciekawy, wzorniczo, mhm. tak? Ładny, który nie? będzie miał Zabiesza. szansę mhm. sprzedać się, który będzie miał szansę y, no, być y, atrakcyjnym produktem na rynku, takim, który nie będzie się odróżniał, ponieważ. no z doświadczeń z przeszłości tak? często wiemy, że no niektóre produkty, które były adresowane, chociażby nawet odzież dla kobiet w ciąży tak? dawniej, no, nie zawsze ta odzież była ładna, estetyczna. Czasami ona po prostu miała spełniać określone funkcje. Teraz to się zmienia. Tak? Zaczynają być projektowane ubrania, które nie odbiegają od, od yy, yy, mody, tak? od linii, które są popularne, które są chętnie noszone przez kobiety. Natomiast no, dodatkowo spełniają te swoje funkcje, które zwiększają komfort użytkowania. Także to nasze poddziałanie temu ma służyć. Oferujemy tutaj przedsiębiorcom nie tylko właśnie tą pomoc doradczą ze strony tych profesjonalnych projektantów, ale również bardzo konkretną pomoc inwestycyjną. Przedsiębiorcy, jeżeli tylko czują potrzebę i, i widzą taką potrzebę, żeby dofinansować swoją działalność właśnie pod kątem zakupienia jakichś maszyn, urządzeń, mhm. które pomogłyby im tak. rozwijać właśnie ten y, profil działalności jak najbardziej również z takiej y, z tej inwestycji początkowej na, na, na... Taką działalność mogą skorzystać. Ale jak to działa? To jest tak, że na ten moment Państwo jakby rekrutację mają zamkniętą, Otworzycie ją za jakiś czas. Jak to wygląda, jeśli chodzi o terminy, dostępność tak. tego pro, programu? Program generalnie jest realizowany od 2019 roku. Mieliśmy okay. dwa konkursy, okay. jest to program już zamknięty pod kątem rekrutacji naboru. Natomiast jest to program dosyć młody, ponieważ w konkursie z 2020 roku dopiero projekty dopiero zaczynamy. Podpisać, znaczy jesteśmy w trakcie tak naprawdę podpisywania umów o dofinansowanie. Mm -hmm. więc tak naprawdę ci przedsiębiorcy w dużej większości są, y, są na początkowym etapie realizacji swoich projektów. Y, natomiast y, no myślę, że mimo tego, że na ten moment jakby konkurs mamy zamknięty, grupę przedsiębiorców beneficjentów mamy wybraną. Tak. Y, mamy nadzieję na podpisanie blisko 200 umów z takimi przedsiębiorcami, co oznacza blisko 200 ciekawych projektów i produktów. Mam nadzieję, że jest to coś, co, co jak najbardziej jest rozwojowe, przyszłościowe i y, myślę, że jest to kierunek, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie szła i y, tego rodzaju y, dalsze działania będą jak najbardziej realizowane. Ja myślę, że o przyszłości to będzie jeszcze czas porozmawiać, ale a propos tej przeszłości, ja wiem, że konkurs y, z tego roku na rok się cieszy większym zainteresowaniem. 2019 rok, łącznie 110 wniosków. 2020 rok, łącznie 851 wniosków. Mm, no to tak. widać, jakie jest zainteresowanie. Interesowanie, jaka jest potrzeba, więc o przyszłości będziemy mówić. Ale skupmy się na tym, co jest, bo tutaj mówi pani Pani Amando, że zamknięty na ten moment, przynajmniej program, ale do pani Pani Justyno i do Pana Pani Łukaszu, bo yy, wy zapraszacie, wy czekacie tak naprawdę na przedsiębiorców, którzy co od was dostaną. Wiedzę, kompetencje, mm. empatię, lekcje empatii, tak. no właśnie. Czekamy, zapraszamy. W tej chwili aż do końca trzeciego kwartału 2022 mm -hmm. roku realizowane są projekty w całej Polsce dla przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcieliby Więcej dowiedzieć się lub czegokolwiek dowiedzieć, się, jeżeli zupełnie nic nie wiedzą, nie ma żadnych warunków wejścia Aha. do y, tych, y, y, tego, tego programu. Poza tym, że trzeba być przedsiębiorcą. Y, projekty i, i szkolenia dotyczą y, kwestii związanych z dostępnością, uniwersalnym projektowaniem. Y, proszę mi przypomnieć, panie Łukaszu, jeszcze. Zostępność, to jest uniwersalne, to jest uniwersalne projektowanie, które wykorzystuje technologie asystujące i kompensacyjne. kompensacyjne. Mhm. Czyli z jednej strony przekazujemy wiedzę w postaci szkoleń, czym tak naprawdę jest, jest uniwersalne projektowanie, mhm. czym są technologie kompensacyjne i asystujące, a z drugiej strony całym takim blokiem doradztwa poszkoleniowego, poszkoleniowego, które już jest dedykowane konkretnym firmom, czyli to jest też doradztwo dla firmy, jeden do jeden, bardzo zindywidualizowane. I ono odpowiada na te potrzeby firmy, które się pojawiają. Jeżeli pojawia się firma z branży, na przykład restauracja, ona będzie w inny sposób chciała zadbać o tą dostępność niż na przykład, co też u nas się zdarzało, producent biżuterii, który pomimo tego, że wydawałoby się, że on nie może dostosować swojego produktu do dostępności, ale on może dostosować swój proces sprzedaży na przykład. Tak? Czyli on może, on może zagwarantować kanały dystrybucji takie, które będą bardziej dostępne i przyjazne do osób z różnymi dysfunkcjami, które na przykład korzystają ze sprzedaży przez internet, zakupu przez internet. Mm -hmm. I e, w naszym przypadku oferujemy z jednej strony to, zresztą chyba wszyscy operatorzy, oferują najpierw szkolenia, które pokazują, e, wskazują, uczą tej empatii, wrażliwości, savoir vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Potem mówią, w dalszej kolejności te szkolenia wskazują o to, jak te produkty budować w oparciu o uniwersalne projektowanie, jak je racjonalnie modernizować, tak jak Pan Przemysław wspomniał, że to są dwie, dwie możliwości w uniwersalnym tak. projektowaniu, albo tworzymy je od nowa, albo stosujemy racjonalne usprawnienia po to, żeby to lepiej funkcjonowało. Musimy brać pod uwagę też oczywiście opłacalność samego zastosowania i wdrożenia tego, tego rozwiązania, co do produktu, co do usługi, czy to jest nowa usługa, czy to jest nowy produkt, czy tylko usprawnienie. Im uczymy też tego, jak to komerc komercjalizować, czyli wskazujemy kierunki mm -hmm. komercjalizacji, które będą efektywne z punktu widzenia produktu, usługi, w zależności oczywiście od branży. A to jest dla wszystkich branż? Tak. Można powiedzieć, że szeroko idziecie, tak, to tak, nie jest tak tak. W sensie z je, ograniczenie. Z jednej strony początko, początkowym założeniem było to, że, że mamy pewien katalog firm, które ma, mają dla nas kluczowe, pierwszorzędne znaczenie, to są do, firmy, które były wyznaczone z punktu widzenia dokumentów strategicznych, takich jak Europejski Akt o Dostępności, mhm. natomiast co pokazały doświadczenia. Tak naprawdę ta dostępność dotyczy wszystkich przedsiębiorców i wszystkich branż. Trzeba tylko wiedzieć, jak ją zastosować. My, wprowadzając firmy kolejne do, do projektu, yy, sami sobie uświadomili, uświadomiliśmy, jak bardzo jest to potrzebne w różnych branżach z jednej strony, ale te firmy też nam pozwoli, pomogły w tym wszystkim. Tak, Jak to, że tak naprawdę jest to potrzebne, bo yy, firmy funkcjonują w oparciu o rynek, w oparciu o klientów. Spektrum, gama klientów jest bardzo szeroka. I klienci z ograniczeniami to jest bardzo duży rynek, który warto też zagospodarować z punktu widzenia... Właśnie przedsiębiorców. Mm -hmm. Pani Ustyla? I jeszcze um, chciałabym um, uzupełnić, że te wszystkie projekty realizowane są, tak jak już mówiłam, na terenie całego kraju, e, w podziale na e, makroregiony podzieliliśmy Polskę na pięć makroregionów. E, I o, ze szczegółami e, możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju mm -hmm. Przedsiębiorczości, e, dostępność plus szansą na rozwój, gdzie e, może dostępność dostaniecie Państwo informację konkretną, który y, operator, który, która firma obsługuje y, Państwa region i do której możecie się zgłosić y, y, po te szkolenia, zapisać się. Y -y -y. To czego ja tylko słowo Panie sobie za chwilę oddam Panu głos, ale w, w tym wątku. Wchodzimy na strony parp dostępność plus, tam znajdujemy taką zakładkę, i teraz na przykład Warszawa, Pan Łukasz, akurat z Poznania, to Pan Łukasz ogarnia inny, jak rozumiem, region. Warszawa ma innego operatora, tak? Czyli patrzymy, gdzie działamy, i, i tego, tak. e, takie wsparcie, takiego wspierającego sobie wybieramy, tak? I potem tak. Państwo kierują właśnie do e, poszczególnych operatorów tego programu, tak? Tak, na stronie jest e, m, informacja, jest e, m, już tak obrazowo, powiem pięć kafelków, i e, z, e, m, wybieracie Państwo ten, w którym e, prowadzicie, e, jakby, macie Zarejestrowaną główną działalność mm -hmm. e, i już. A płacimy? Nie. Nie ma wkładu wkład własnego, własny, nie, jak, nie, jakieś rady... haczyki, gwiazdka. Y, udział jest bezpłatny, tylko tyle, że trzeba poświęcić swój czas. Hmm. I wypełnić. Ale to warto, warto proszę. jeszcze wypełnić to. dokument. Dokument, oczywiście pewnie. E, to mhm. też zajmuje czas, zdajemy sobie z tego sprawę, ale wszystko pozostałe pozostaje bezpłatne. A czy kryteria są jakieś szczególnie wyśrubowane w tych dokumentach, czy to jest po prostu wniosek, że chce uczestniczyć? No, trzeba tam wypełnić informacje dotyczące siebie jako przedsiębiorcy, mhm. swojej firmy i pracowników, których chcemy skierować na te szkolenia. Szkolenia są bezpłatne, ale objęte są pomocą publiczną, mhm. co do której również jest odpowiedni formularz do wypełnienia. Jasne, panie przemysłowie. Tak, dopełniając ten obraz chyba tak z lotu ptaka, można powiedzieć, że to co robi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to dostarczenie wiedzy i świadomości, i empatii, o której mówiliśmy. I to jest bardzo ważne, bo to jest warunek zmiany żeby dokonać jakiejś zmiany, żeby zmienić swoją strategię, podejście, inwestycje, trzeba mieć świadomość, jakie są potrzeby osób o szczególnych potrzebach, tak ich nazywamy, tą, tą grupę szeroko, szeroko patrząc. I kiedy już to wiemy, to możemy zorientować się, w jakich aspektach swojej działalności chcielibyśmy coś zmienić, zainwestować, mhm. po to, żeby, żeby ten nasz biznes był bardziej otwarty na ludzi, dla ludzi. I teraz y, kolejne kroki, które będą możliwe, były możliwe do, do podjęcia, tak jak mówiła Pani Amanda, będą, były i będą takie konkursy, gdzie można zainwestować w swój produkt z użyciem środków publicznych, które dostajemy w formie grantu, czy pożyczki niskoprocentowanej, wszystko jedno, czy z jakimś częściowym ułożeniem, bo różne schematy rozważamy. Oczywiście. Będzie można zainwestować w produkcję tego pro, pro, produktu, czy tej usługi. Podobne działania prowadziliśmy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tam też był taki program badawczy, rzeczy są dla ludzi, w którym wystartowało kilkudziesięciu przedsiębiorców z bardzo różnych branż i też mieli świetne pomysły, i oni już potrzebowali środków nie tylko na to, żeby dowiedzieć się jak, ale też na to, żeby konkretnie sfinalizować różnego rodzaju prace badawcze. I przez kilka lat te prace badawcze teraz będą trwały. Mamy 28 bardzo fajnych, dobrze zapowiadających się projektów badawczo-rozwojowych, które mamy nadzieję zaskutkują właśnie tego typu innowacyjnymi już produktami, które będą mogły być sprzedawane klientom o szczególnych potrzebach. Mhm. Mówi Pan wiedza, to ja bym chciała się dowiedzieć. Technologie asystujące i kompensacyjne, to co to jest, Panie Łukasz? To tak brzmi. Króty, e, takie zapowiedź szkolenia. Tak, tak ale b, 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 no samo technologie asystujące i kompensacyjne brzmi to bardzo, e, tak jakby to było nie wiadomo jak. Czarna magia. Czarna magia, tak, tak. ale tak naprawdę mhm. najprostszymi formami technologii kompensacyjnych, asystujących, takie żeby to najlepiej zobrazować, to już przed laty e, i one funkcjonują od lat, to jest dla osób e, mających problemy z, po, z przemieszczaniem się, to choćby wózek inwalidzki, to choćby kule. To są technologie kompensacyjne i asystujące. To, są, to jest zastosowanie e, uczestnictwa tłumaczy polskiego języka migowego e, po to, żeby, e, żeby ta dostępność się zwiększała. To jest zastosowanie pętli indukcyjnych i tak dalej. Rozwiązań jest bardzo dużo, mniej i bardziej zaawansowanych technologicznie. E, mówimy o technologiach, które dotyczą całej sfery cyfrowej, czyli tak naprawdę mhm. mówimy o standardach, które nazywają się WCAG, WCAG 2.0, 2.1. Teraz mówimy już prawie za chwilę o, 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 o wersji 3.0. Tu mówimy o dostępności stron internetowych, mhm. mediów społecznościowych i wszystkiego tego aplikacji, zastosowanie odpowiednich rozmiarów czcionek, odpowiednich wtyczek, czytników dla osób niewidomych. I innych rozwiązań, które powodują, że tekst jest bardziej dostępny, że jest bardziej kontrastowy, że to, to powoduje, że osoby, które mają problemy z zapoznaniem się z treścią, która jest zamieszczona na stronie internetowej mm -hmm. czy w jakimś serwisie, może z tego łatwiej skorzystać. I o technologiach można bardzo szeroko mówić. Technologie rozwijają się w, w, niesamowitym, ta, w <laughs> niesamowitym tempie, i, i każdy, kto się interesuje nowinkami technologicznymi, też zauważa, że w sferze, Dostępności też bardzo dużo się dzieje. Ale my mówimy tutaj chyba o tych najprostszych rozwiązaniach, czy najbardziej powszechnych, bo one powodują tą e, największą dostępność e, i jakby zwiększenie e, udziału e, osób z dysfunkcjami w tych różnych y przedsięwzięciach. I teraz wszystko zależy oczywiście od stopnia zaawansowania rozwiązania, które, które chce zaoferować przedsiębiorca. Bo y Inny sposób będzie o tym mówił, o tych technologiach kompensacyjnych, asystujących, już wspomniany przeze mnie restaurator, e, fryzjer w swoim gabinecie, czy ginekolog w swoim gie, w gabinecie, dlatego że to, ta, tak tego rodzaju rozwiązania też, e, też e, są e, potrzebne, e, a inaczej będzie to wyglądało, kiedy ktoś oferuje zaawansowane technologie i chce, żeby z nich korzystały osoby e, o określonych dysfunkcjach. Mhm, a Jaszłowie? Tak, ja myślę, że technologię każdy z nas zna. Żeby też odczarować to pojęcie, wystarczy zajrzeć do swojego smartfona. Tam jest coś takiego jak ułatwienie dostępu najczęściej. Mm. I syntezator mowy, czytnik tekstu, to są technologie... Asystująco-kompensacyjne. Dokładnie o to chodzi. Myślę, że tak historycznie to one zostały wymyślone już dawno, dawno temu, bo pierwszy pirat, który miał drewnianą nogę, to była technologia. No tak, asystująca. To asystująca. Dzisiaj mamy komputery i kosmos tak. i możemy skorzystać z bardzo różnych rozwiązań, sztuczne oko, rozpoznawanie właśnie za pomocą kamer internetowych czy telefonicznych. Tego, co jest w naszym otoczeniu. To są bardzo zaawansowane technologicznie rzeczy, które przydadzą się wielu z nas, pewnie nie tylko osobom niepełnosprawnym. Pani Wanda, w kontekście tych prawie 200 umów, które planujecie albo już podpisujecie albo są w trakcie podpisywania. Czy może Pani zdradzić chociaż trochę, w którą stronę idą te rozwiązania przedsiębiorców? Jakie to są produkty? Co się będzie działo? Czego się możemy spodziewać? Tak? Jeżeli coś możemy już zdradzić? Oj, są to bardzo różne produkty, natomiast no myślę, że możemy je pogrupować. Proszę pamiętać, że u nas ważny jest też ten design tak? i przedsiębiorcy, tak, tak. najczęściej rzeczywiście ci, którzy skorzystali z programu i są jego beneficjentami, bardzo często działają w takich branżach, które mówiąc w cudzysłowie, lubią design, tak, czyli na przykład mm -hmm. branża meblarska. Mamy sporo mm -hmm. pro takich projektów bardzo ciekawych, które y, mają na celu dostosowanie mebli dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Y, na przykład y, to są jakieś y, powiedzmy kuchnie, które mają obniżane blaty Aha. dla osób, które na przykład mają stwierdzoną karłowatość, bądź poruszają się na wózku, bądź mają jakieś inne problemy. Albo są to bardzo ciekawe rozwiązanie meble, y, gdzie na front są grawerowane bądź naklejane w postaci specjalnych naklejek napisy w języku Braille dla osób, mm -hmm. które nie dowidzą bądź są niewidzące. Jest to również cała grupa produktów no, takich rehabilitacyjno-sportowo-medycznych, tak? na przykład y rowery dla osób, które y mają stwierdzoną y otyłość, tak? które będą miały bardzo y wzmocnioną ramę, konstrukcję. Tak, aby umożliwić takim osobom swobodne i bezpieczne przede wszystkim poruszanie się na, na takim rowerze. To mogą być na przykład bieżnie dla osób starszych, które mają zwiększony zakres bezpieczeństwa, mają na przykład spowolnione spowolnioną, znaczy zmniejszoną prędkość i jakieś duże monitory, gdzie łatwo i w sposób wyraźny są wyświetlane różne komunikaty dla, dla takich osób. To mogą być, to są również, no, dosyć dużą grupą są właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej kobiety w ciąży. Mhm. Dużo tutaj spodziewamy się, że powstanie różnych kolekcji odzieży, ale też właśnie kolekcje odzieży dla osób, które mają inne problemy zdrowotne, mają problemy na przykład ze sprawnym ubraniem się, więc szuka się takich rozwiązań, żeby na przykład nie trzeba było się schylić, żeby można było w jakiś łatwy sposób zapiąć bluzkę, bądź, bądź jakiś inny element garderoby. To są na przykład buty dla osób, które mają problemy zdrowotne ze stopami, tak? które w jakiś sposób będą zarówno estetyczne, jak i właśnie pełniące jakieś funkcje właśnie prozdrowotne. Mhm. Więc cała gama bardzo no szerokich, znaczy bardzo różnych produktów. Cóż jeszcze by. No to jest swoją drogą bardzo ciekawe, o czym Pani mówi, o tym zwróceniu właśnie uwagi na to, żeby to było ładne, żeby ten design był elegancki, bo to rzeczywiście było takie przekleństwo trochę osób, chociażby mm -hmm. z niepełnosprawnościami, czy buty ortopedyczne, czy jakieś tak. sprzęty było po prostu paskudne i człowiek nie dość, że źle się czuł ze swoim kłopotem zdrowotnym, to jeszcze źle się czuł, będąc taki w jakiś sposób. Bo to jest inny, cały czas, inny, cały czuł, się cały czas inny. czuł się napiętnowany, jakiś, tak czy wskazany, tak? a to rozumiem, idzie w tę stronę uniwersalizacji Aparaty słuchowe, jak tego połączenia, a tak. No Czyli są praktycznie niezauważalne. niezauważalne. To ja prawda. tutaj muszę też zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt pomocy tych projektantów, ponieważ bardzo często y, współpracują z przedsiębiorcami projektanci doświadczeni, którzy są utytułowani, którzy o, uzyskali sporo nagród mhm. i oni naprawdę mają cudowne pomysły, które bardzo potem ładnie przekładają się właśnie na, na te produkty. Więc y, no, z dużym zainteresowaniem śledzimy postępy w tych projektach, y, oglądamy, te produkty, które powstają, ponieważ naprawdę, naprawdę jest to coś, co, co ma szansę rzeczywiście dobrze służyć przedsiębiorcom, a później właśnie grupom docelowym. Aby tak było, Pani Józefa? To ja jeszcze dodam, że w ramach projektów, tych tak zwanych miękkich, czyli które mają uświadomić przedsiębiorcom i ich nauczyć, to Także przewidziane są takie komponenty, w których y, przedsiębiorcy mają się, uczestnicy szkoleń, mają się jakby wczuć w rolę y, osoby z dysfunkcjami, z potrzebami dodatkowymi, y, czy z innymi y, potrzebami, które nie są zaspokojone na rynku i y, poczuć się y, tak jak one to są między innymi specjalne stroje, które mają im pokazać jak to jest być osobą starszą albo osobą otyłą, mhm. albo specjalne okulary, które pozwalają im nie zobaczyć wszystkiego lub widzieć czy problemy ze słuchem również jakoś tam imitowane, tak właśnie żeby nie przez tylko mówienie, ale Ech. też doświadczenie pokazać i jednocześnie uwrażliwić, bo wydaje nam się wszystkim, że to jest, jak poczujesz, to zrozumiesz. Pozwolę sobie uzupełnić to, o czym wspomniała pani Justyna. Wykorzystujemy rzeczywiście sprzęty i urządzenia, które pozwalają poczuć, jakby. Czyli ten element, którym jest empatyzacja, czyli całym procesie szkoleniowym i tym projektowym, wykorzystujemy symulatory starości, wykorzystujemy. Wózki inwalidzkie, wykorzystujemy balkoniki, wykorzystujemy mhm. kule, wykorzystujemy inne urządzenia, które na przykład właśnie zawężają pole, pole widzenia, tak żeby można było sobie uświadomić, jak się czuje osoba, która ma określone dysfunkcje, po to, żeby lepiej zrozumieć potrzeby. Czyli ten proces, mhm. którym my wykorzystujemy, zresztą o, czy, co, co, co było właściwie. Taką ideą, którą Parp od początku myślę, że chciał wprowadzić w ramach tych, tych szkoleń, czyli jakby taką metodą projektową Design Thinking, gdzie pierwszym etapem jest empatyzacja, czyli jakby poczucie mhm. tego, jak, je, jak, jak rzeczywiście czuje się ta osoba, dla której my będziemy tworzyć ten produkt. Czy dla której będziemy świadczyć usługę, po to, żeby lepiej zrozumieć jego potrzeby, po to, żeby lepiej ten produkt wymyślić, lepiej, lepiej go przygotować i przetestować, mhm. i stwierdzić, czy on rzeczywiście nadaje się do tego, żeby go wdrażać i komercjalizować. A to, o czym wspomniała pani Amanda, to chyba jest najlepszy dowód na to, że jakby już jest bardzo duża grupa przedsiębiorców, mm, którzy między innymi biorą udział też w tym, w tym przedsięwzięciu. Którzy już dawno zrozumieli, że to jest duży potencjał rynkowy dla, do komercjalizacji, bo, bo projektując ładne, estetyczne, ciekawe rzeczy, produkty i usługi dla osób o określonych dysfunkcjach, oni upatrują też w tym swoją korzyść biznesową, tacy mm -hmm. przedsiębiorcy. No bo po to po to, po to, to, ro robi po business, to robimy, oczywiście. prawda? W związku z tym nie traktujmy tego jak. Robienie tego ze względu na to, że chcemy być społeczeństwem tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy być społeczeństwem, które jakby rozumie potrzeby tych osób, ale tak naprawdę to jest grupa klientów takich samych jak każda inna grupa klientów. I mhm. warto o tym pamiętać, żebyśmy żebyśmy też z tego punktu widzenia na to patrzyli. Panie Przemysłowie? Tak, ja myślę, że jeżeli przedsiębiorcy myślą, to nie dla mnie, to zbyt skomplikowane, albo ja nie działam w tej branży, to powinni też spojrzeć na to, jakiego rodzaju to są produkty. Pani Amanda słusznie pokazywała odzież, meble, a to mogą być zwykłe zakrętki do butelek. Nie wiem, hmm. ile razy Państwo mieliście problem z odkręceniem butelki, a osoba starsza o słabszej sile, o drżących Standard rękach. Tak, standardowa rzecz. I teraz ktoś, kto wymyślił zakrętkę z motylkiem po prostu z takim motylkiem, mm -hmm. który ułatwia odkręcanie po prostu genialna rzecz i bardzo prosta. Czyli producent, który działa w branży bardzo podstawowej, jeżeli chodzi o technologię bo to jest producent zakrętek do, do butelek może też zrobić biznes, małą innowację w ten sposób, że, że wprowadza takie, takie usprawnienie. I to jest też fajne, że są rzeczy, które zmieniają się z czasem. Na przykład kluczyki samochodowe, które Państwo pamiętacie, być może jeszcze dawniej miały tylko jeden kierunek. Dzisiaj niezależnie, w którym kierunku wkładamy kluczyk do stacyjki, on działa. Ale Pan zwrócił uwagę. Dlatego, dobra. że to jest produkt uniwersalny. To, nie zdajemy to jest rzecz, tego. z której sobie nie zdajemy sprawy, a jest właśnie zrobiona z myślą o ludziach, którzy mają takie potrzeby, a później służy nam wszystkim. Mhm. To jest też myślę taki bardzo dobry przykład tego, jak można budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku, bo zakładając, że wracając do tych, do tych zakrętek, do butelek, zakładając, że jest you <laughs> X producentów wody, wody na rynku, oni muszą czymś konkurować. To jest jeden z, moment, jeden z elementów, gdzie możemy tą konkurencję jakby budować swoją przewagę konkurencyjną. Właśnie między innymi w ten sposób, mając, dysponując z odpowiednimi badaniami, jak duża grupa konsumentów może potencjalnie chcieć skorzystać z tego rozwiązania, które usprawnia ten proces, czyli te, te, ten racjonalny sposób. Nie tworzymy zupełnie nowego produktu, usprawniamy to rozwiązanie, które jest, czyli zakrętka, która jest potrzebna i musi być na tej butelce. Natomiast dzięki temu mamy jakby produkt, który jest uh, łatwiej co ...inny, wyróżnia tak, się. Tak. Mhm. Tym bardziej, że dzisiaj ta konkurencyjność coraz trudniej, bo no, wszyscy mają, tych dobrych pomysłów jest wiele, czy firm, które wpadają na nie jest wiele. Swoją drogą, kiedy mm, Państwo mówili o tej empatyzacji, no ja pamiętam jaki był szał, kiedy organizowano kolacje w ciemnościach, albo wystawę w ciemnościach, żeby sobie poczuć się, jak osoba, która nie dowidzi, albo jest osobą niewidomą. To było coś takiego, że ludzie przychodzili po prostu trochę odmienieni po tym. Zrozumiałem, jak się czujesz, tak? Zrozumiałem, jak to, jak to działa, tak? Więc to jest bardzo ważny motyw tej empatyzacji. Ale swoją drogą, pani Ustyno, czy to jest tak, że macie pięciu operatorów tego programu szkolenia, doradztwo, i zadaliście im zadanie poprowadzenia tych szkoleń w pewien konkretny sposób, czy każdy operator robi to po swojemu? Co do zasady, jakby określiliśmy y y y Kierunek, Kierunek tak? i uh -huh. merytoryczny zakres uh -huh. tych usług. Natomiast już zarówno trenerzy, jak i szczegóły dotyczące programu zależą od samych operatorów, bo oni mają swoich ekspertów, uh -huh. z którymi współpracują i na tej podstawie stworzyli um, swoje programy. Bo ja jestem ciekawa, czego Państwo uczą. To znaczy mówiliśmy o tych o różnych technologiach, o wiedzy kompensacyjne, asystujące, ale na przykład mówił Pan Panie Łukasz o sawar Vivre, tak? Uh -huh. Od tego się zaczyna, od uh -huh. takich lekcji właśnie tak, Sawar Vivre? Tak wobec osób z niepełnosprawnościami, tak, czy? Nawiązując jeszcze do tego, o czym Aha. wspomniała Pani Justyna, to rzeczywiście wszyscy operatorzy, w tym my, mieliśmy jakby my narzucony pewien program szkolenia, który musiał zawierać odpowiednie bloki tematyczne. Aha. Natomiast co do metodyki, którą stosujemy, pewnie się różnimy między operatorami. My tutaj postawiliśmy na, mety, na metodykę Design Thinking, gdzie ta empatyzacja, czyli ten savoir-vivre też między innymi wynikający z, empatyza z empatyzacji jest jak najbardziej elementem, który, od którego tak naprawdę zaczynamy, czyli pokazujemy, tak dla, dla kogo będziemy te, te produkty i, i usługi projektować w sposób uniwersalny, po co, jakie są potrzeby tych osób, czyli tak naprawdę musimy pokazać najpierw, z jakimi problemami spotykają się te osoby I, po co, i w jaki sposób chcemy te problemy rozwiązywać. To jest bardzo istotny element i myślę, że to każdy operator mniej więcej ten sam sposób postępuje, ze względu na to, że tak jak wspomniałem, ten program jest mniej więcej określony czyli jakby uznaliśmy, musieliśmy wszyscy uznać, że takie zasady, które PARP początkowo zaproponował nam wszystkim, My stwierdziliśmy, że jak najbardziej to jest, to jest to, co powinniśmy zrobić, natomiast pewnie metodyką i mhm. szczegółami troszeczkę się różnimy, co nie zmienia faktu, że każdy operator pewnie jakby te same wartości, te same, te same treści musi przekazywać, więc ten savoir-vivre i to pokazywanie, jak, je, jak, jak się czuje ta osoba, to między innymi to, o czym wspomniałem, o tym, o wykorzystaniu tego sprzętu, który pokazuje jak się, na przykład symulator starości, który pokazuje mm -hmm. jak się... A to jest jakiś kombinezon? Czy to tak, jest, to jest kombinezon, który zakładając ten kombinezon odczuwamy, y, jesteśmy nagle jakby ciężsi, tak? Jest mm -hmm. nam trudniej, trudniej się trudniej podnieść, się jest nam po, po, mm -hmm. trudniej się schylić, zakładamy gogle, widzimy troszeczkę mniej, widzimy w inny sposób. Mm -hmm. y, myślę, że każdemu przydałoby się takie Absolutnie. doświadczenie a propos tego jak, jak, no niestety być może za ileś lat możemy, możemy funkcjonować, i jakby z tą świadomością o tym, o czym wspominałem na początku, że jakby ten proces starzenia się społeczeństwa postępuje, jakby będzie tych, nas, tych osób starszych 65 plus proporcjonalnie dużo więcej niż tych młodszych, bo tak, tak to demografia wskazuje, że tak będzie wyglądało. Czyli będziemy dużą grupą klientów, dla których warto będzie, żeby tych produktów było więcej i żeby, żeby to jakby szło w taką stronę właśnie, żeby rozwijać, rozwijać produkty w taki sposób. Swoją drogą, jak Pan mówi o tym e, symulatorze starości, to ile mi się razy zdarzyło stać w kolejce za starszą osobą i denerwować się, że jej tak wszystko powoli idzie. A jak założysz taki kombinezon i poczujesz z czego to wynika, to masz zupełnie inną optykę. Tak. To jest wbrew do pozorom, czas, trzeba zacząć właśnie od początku, tak. od takiej To wtedy bazy. ten czas w kolejce oczekiwania przed takimi osobami zupełnie inny, inny wymiar A. prawda? inaczej to odbieramy. Czy znaczy, uczycie też trochę języka, bo myśmy o tym rozmawiali zanim kamery zostały włączone, ja pamiętam, e, Prowadząc różne konferencje, rozmawiałam z kolegą, który jest tłumaczem polskiego języka migowego, i mówiłam głucho niemi, nie I on mówi nie głucho niemi, głusi. Ja mówię, A Dlaczego? No bo my mamy, jest, mamy język. Polski Język Migowy, jest tak. nasz język, tak? To są drobiazgi wydawałoby się, ale diabeł tkwi w szczegółach, jak to mówią. Czy o tym też mówicie jakby, nawet samo określenie osoba z niepełnosprawnością, niepełnosprawna, to jak mówimy wpływa na to, jak się potem komunikujemy, jaką mamy relację. Ja, ja myślę, że ten, ten, te, ten program cały, którym, którym też my jesteśmy operatorem, służy także temu, żeby jakby zmieniać postawy w społeczeństwie, jako społeczeństwo uczymy się tego, uwrażliwiamy się, zmieniamy, właśnie operujemy innymi pojęciami. Osoby, osoby niepełnosprawne to już właściwie przeszły do lamusa to określenie. Mhm. Mówimy w tej chwili o osobach z niepełnosprawnościami, tak, co, co jest wyrazem większego szacunku w stosunku do tych osób. Nie mówimy o głuchoniemych, bo, oni mają, bo osoby głuche mają swój język. To jest, dla nich język polski może być obcym językiem, ale oni porozumiewają się w polskim języku migowym. Co oznacza, że są, my musimy znaleźć właśnie tę technologię kompensacyjną, taką, tak, asystującą w tym przypadku, żeby można było się porozumiewać w pełni. Tak. I też te, to porozumienie, ta, ta rozmowa wtedy jest możliwa, tylko wymaga takich, zastosowania takich rozwiązań. W związku z tym. Zmieniamy, zmieniamy nastawienie, zmieniamy aparat pojęciowy, jesteśmy coraz bardziej wrażliwi jako społeczeństwo, i to, co w tej chwili musimy zmienić i zmieniamy, myślę, że za jakiś czas będzie czymś w cudzysłowie normalnym, czyli takim standardowym dla nas wszystkich, tak? Żebyśmy, jakby, wszyscy mieli świadomość tego, że to nie jest sytuacja jakaś nadzwyczajna czy odbiegająca od normy. Pani Głową, bo rozumiem, że to było też takie założenie tych, tych szkoleń. To proszę dorzucić kilka słów na ten temat. To znaczy, konstruując dokumentację konkursową, hmm. łapaliśmy się na tym. Rozmawiałam z kolegą, który konsultował się z różnymi osobami, po czym przygotowywał dokumentację konkursową. I nagle y, okazywało się, że y, używa nie tych słów, nie tych określeń, a one są tak głęboko w nas, że y, jakby nawet y, mówił, że szybciej pisał niektóre rzeczy, nie myśląc o nich, y, bo kiedyś używaliśmy większych skrótów, y, określając, Osoby z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami, jako inną grupę, inne osoby. I teraz w naszej dokumentacji, konstruując ją, czy zwracając uwagę na sposób komunikacji między sobą, czy między y, operatorami, y, y, dla mnie jest to już coraz mniej bolesne, mm -hmm. ale przyznam, że musiałam się też ta sama tego nauczyć. Mm -hmm. Musiałam się przestawić i teraz przeszkadza mi, y, że ktoś inaczej zwraca na to uwagę. Przeszkadza w tym sensie, że y, zauważa, zauważa Pani. Co tak. do to, co Pan powiedziałam a propos polskiego języka migowego, jest coraz więcej osób, które się uczą tego języka po prostu, nie dlatego, że mają taką potrzebę, nie wiem, że pracują z osobami głuchymi, tylko po prostu jest to też pewna umiejętność, dodatkowa kompetencja, którą tak chcą nabyć. Uczmy się Języków obcych, to jest jeden z języków, no właśnie, jeden z, z których umiejętność posługiwania się także tym językiem jest istotna dla bardzo dużej grupy społeczeństwa. W związku z mm -hmm. tym, jakby jest to jeden z języków obcych, którego, mm -hmm. który, który warto znać. Dwie rzeczy. Panie Przemysławie, chciał pan coś dorzucić, bo ja już się, nauczyłam się komunikacji pozawerbalnej z panem Przemysławem podczas dzisiejszej konferencji wiem, kiedy ma coś do dodania. Czy to jest ten moment? Myślę, że zawsze mam coś do dodania, ponieważ, jeżeli o to chodzi. Temat języka jest bardzo ciekawy, jakby języka, którym operujemy w kwestii dostępności niepełnosprawności. Dlaczego? Dlatego oczywiście o tym można mówić długo. długo natomiast dlatego jest to ciekawe, że język jest rzeczą żywą i zmienia się ze względu na wrażliwość, no właśnie społeczną. Więc się o jakimś temacie mówi, tym bardziej to się staje kwestią powszechną. Dzisiaj w żadnym dokumencie rządowym, który jest teraz tworzony, czy. Czy nawet oficjalnym, nikt nie używa słowa kaleka czy inwalida, inwalida. a to były słowa powszechne jeszcze 30 tak, lat temu. Były. Nawet znajdziemy pewnie jeszcze jakieś dokumenty rządowe, które nie były zmieniane od lat, ustawy, w których takie słowa się pojawiają. Ale oczywiście staramy się to przy okazji różnych nowelizacji i tak dalej zmieniać, dlatego że już osoba niepełnosprawna, Przestaje mieć takie znaczenie, przestaje mieć jakby adekwatna do, do, do tego pojęcia, bo to, że ktoś nie słyszy albo nie widzi, nie znaczy, że nie może się świetnie wspinać albo biegać maratonów. Uh -huh. I teraz powiemy o takim, że jest niepełnosprawny takiej osobie, no trochę to nie, nie jest nieadekwatne. Uh -huh. Więc dlatego używamy osoba z niepełnosprawnością, będzie osoba o szczególnych potrzebach. Przy czym każdy z nas może mieć szczególne potrzeby, właśnie w zależności od tego, czy znajdziemy się w jakiejś takiej sytuacji życiowej która może wynikać z naszych wewnętrznych problemów, bo, bo jesteśmy chorzy, ale może wynikać też z tego, że w danej sytuacji po prostu podróżujemy właśnie i mamy ciężki bagaż, mamy wózek i tak dalej. I mamy tą szczególną potrzebę związaną z mobilnością, więc warto na to patrzeć, nie jako na coś, co zależy tylko i wyłącznie od, od danej osoby, ale też jak, jakby od okoliczności. To znacznie poszerza też grupę potencjalnych klientów i konsumentów, tak jak o tym rozmawiamy dzisiaj mm -hmm. podczas tego webinaru. No właśnie, a to a propos biznesu, bo ja przypomnę, dostępność jako szansa dla firm, to jest temat naszego spotkania, bo tutaj Pani Amanda mówiła o produktach, tak? O produktach, o designie, o, o, o czymś, co możemy wziąć do ręki, tak, czy usiąść na czymś. Na ile y, Państwa oferta może właśnie tych szkoleń jest też dla branży usługowej, czy może to jest nawet tak, że y, szkolenia są bardziej dla usług? Czy niekoniecznie tak to państwo różnicują? Myślę, że nie ma tego zróżnicowania. Mhm. To oczywiście zależy, bo zawsze staramy się dobierać tak grupy szkoleniowe, żeby one miały podobne oczekiwania. Czyli jeżeli to jest grupa Aha, przedsiębiorstw, która jest bardziej produktowa czy bardziej usługowa, ale tak jak wspominałem wcześniej, prawie każdy przedsiębiorca, tworząc nawet produkt, potem świadczy usługę sprzedaży. Każdy przedsiębiorca, jeżeli jest producentem, ma gdzieś tam ten proces, który jest związany z obsługą klienta. Uh -huh. tak? ten, ten niekoniecznie, niekoniecznie ma taką potrzebę, żeby zmieniać sam, sam produkt. Nie każdy produkt musi podlegać jakiejś zmianie, bo, bo nie, ma takiej, no nie ma takiej potrzeby. Natomiast proces świadczenia usługi, sprzedaży, kontaktu z klientem, dystrybucji już może być dostosowany. Tu Aha. mówimy wtedy o, o, o tej części usługowej. Natomiast oczywiście spektrum usług świadczonych na rynku przez przedsiębiorców jest bardzo duże i teraz te usługi także podlegają często dostosowaniu. Czasem wynika to z tego, że ktoś, kto jest producentem wprowadza nowy produkt w gamie swoich, swoich produktów, dzięki temu zwiększa jakby tą swoją dostępność, bo ma produkt, który jest bardziej przystosowany do osób z określonymi dysfunkcjami, bo produktu podstawowego nie zmienia, czyli nowy, tworzy nowy produkt, mhm. który zwiększa jego spektrum jego klientów, Ta może, może, może zwiększyć swoją Bazę klientów w ten sposób, natomiast nie zmienia produktu podstawowego, wprowadzając po prostu nowy produkt. Dzięki temu e, też jego, no to tak to już właściwie no, powiedziałem, jasne, jasne. Jest, jest, bardziej, e, jest bardziej dostępny. Czy to jest tak Pani Justyno, że trochę szyjecie na miarę te szkolenia, takie było założenie, to znaczy żeby one były też uniwersalne jak dla największej liczby firm czy przedsiębiorstw i też żeby one były no, w jakiś sposób sprofilowane, żeby każda branża, każdy, czy to usługi, czy produkty, czy technika, czy jakieś biologiczne tematy, czy sprzedaż, żeby każdy coś jakby mógł z tej oferty skorzystać? Tak, to znaczy, ponieważ nasz, nasze wymagania były dość ogólne, Aha. ale zawęziliśmy je jednocześnie do tematów, które muszą się pojawić, jak savoir vivre dla, w stosunku do osób z niepełnosprawnościami czy technologii, o których mówiliśmy. To jakby dajemy operatorom swobodę, ponieważ to oni wiedzą, z kim będą rozmawiali już na sali szkoleniowej. Mhm. I tak jak pan Łukasz powiedział, to jest właśnie po to, żeby można było dostosować program szkolenia do producentów czy do usługodawców, jeżeli sobie ich tak pogrupuje organizator szkolenia i sam operator, no bo tak łatwiej jest rozmawiać mhm. z, z uczestnikami szkolenia i dla nich jest to szkolenie bardziej przydatne. A kto się zgłasza? Macie już Państwo taką zwrotną, kto się zgłasza, kto tam palec pod ja bym, i na, korzysta? Mhm. Ja bym w nawiązaniu do, 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 do wcześniejszego pytania, mhm. do tego co Pani Justyna powiedziała, podał jeden, jeden przykład taki, gdzie mówimy z jednej strony o produkcie, a z drugiej strony o usłudze, która tak naprawdę jest... Jeden, jeden, jeden przedsiębiorca świadczy te dwie rzeczy, Aha. one są ze sobą powiązane. Mhm. To jest na przykład usługa hotelowa. Tak? Czyli z jednej strony należy przystosować swój obiekt hotelowy poprzez zniwelowanie barier architektonicznych, poprzez to, żeby pokój był odpowiednio przystosowany, poprzez żeby w restauracji były odpowiednie parametry dla osób z różnymi dysfunkcjami, poprzez to, żeby czasem była, była cisza w tym hotelu, żeby nie było jakiejś tam głośnej muzyki, to z jednej strony to jest przystosowanie tego miejsca, a z drugiej strony proces świadczenia usług, tak? jeżeli przyjeżdża osoba, o już wspominałem, osoba na wózku a a, a kontuar w recepcji jest tak wysoki, że tak naprawdę tej osoby mm, nie widać. Nie widać tak? jasne. To, y, mówimy albo o bar, tak? Tak, albo bar jest tak wysoki. Albo, czy... albo to, żeby w hotelu był ktoś, kto posługuje się właśnie tym wspomnianym już językiem migowym, y, albo żeby, y, żeby dla osób niedowidzących były odpowiednie oznaczenia, żeby, żeby ta przestrzeń była bardziej przyjazna. Co oznacza, że jakby kumulują się te ta, ta produkto, produktowość z jednej strony, a z drugiej strony usługowość, to znaczy to się czasem bardzo, bardzo wiąże. Jakie mamy proporcje, jeśli chodzi o to, jacy przedsiębiorcy się zgłaszają, To znaczy mamy bardzo szerokie spektrum tych, tych, mhm. tych przedsiębiorców, czyli to są czasem to są producenci, czasem to są producenci właśnie takich rzeczy, których byśmy się nie spodziewali, czyli tak wspomnianej biżuterii. Czasem są to zdarzają się przedsiębiorstwa zajmujące się usługami finansowymi, szkoleniowymi. To jest też bardzo ciekawy temat, bo z jednej strony firma szkoleniowa, aby świetnie w we właściwy sposób swoją usługę szkoleniową, też musi zastosować szereg, wprowadzić szereg usprawnień, szereg zmian, szereg tych technologii, żeby, żeby szkolenie było bardziej dostępne. Bo mhm. chociażby od wyświetlania treści w trakcie szkolenia, poprzez posiadanie odpowiedniej sali szkoleniowej, poprzez kontakt z klientem w taki taki, który byłby by niwelował bariery w tym, żeby dotrzeć do klientów o różnych potrzebach. Więc są to bardzo różne firmy. Jakie są statystyki? Pewnie będziemy mogli powiedzieć mniej więcej. Nie, ja jeszcze co nie pytam, rok, spokojnie. Bo, bo, nie jestem fanką statystyk, spokojnie. Tak. E, I co do tego, jakich firm najwięcej się pojawia. W związku z tym ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście e, zaskakujące jest to, jak duża różnorodność firm się mhm. przebija przez program. To bardzo fajnie, to bardzo dobrze. Mhm. Słodrogo, tak myślę, powiedział Pan o tym, żeby w hotelu była osoba znająca polski język migowy. Panie Przemysłowie, na ile e, z punktu widzenia takich regulacji prawnych. Są pewne wymagania, bo wiem, że w urzędach na przykład to już jest wskazane, czy nawet musi być taka osoba, przynajmniej jedna, znająca polski język migowy, żeby się komunikować, tak? Czy do biznesu też jest takie zastosowanie, że w hotelach, że w prywatnej działalności, czy jednak liczą Państwo na taką samoregulację trochę rynkową, tak? Dobrze, że Pani o to pyta, bo to jest bardzo ważny wątek. To znaczy, trzeba też odczarować czasami tą, tą dostępność. To nie jest tak, że nagle musi ktoś się nauczyć tego języka migowego. To że nie jest to proste. Nauczenie mm -hmm. się języka migowego to nie jest kwestia dwutygodniowego kursu, tylko no. jednak raczej dłuższej, dłuższego okresu czasu. I ja myślę, że. Na szkoleniach, które są w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, też przedsiębiorca dowiaduje się, że niekoniecznie musi mieć taką osobę u siebie na, że tak powiem, w zatrudnieniu. Mm -hmm. To jest tak, że są usługi online tego typu. Po prostu łączymy się za pomocą smartfona czy komputera tak, z tłumaczem online i, dowiaduj, i ten tłumacz tłumaczy dla nas. Jedna osoba, która jest osobą niesłyszącą, miga do ekranu komputera, tłumacz na tym ekranie mówi językiem, naszą mową po prostu mówi do do przedsiębiorcy i ten przedsiębiorca z drugiej strony mówi do tłumacza, tłumacz wymiguje, że tak powiem, w języku migowym to, co mhm. przedsiębiorca powiedział. W ten sposób możemy się skomunikować w urzędzie. To jest rzeczywiście już teraz bardziej popularne. Wiele urzędów świadczy tego typu usługę, bo ma taki obowiązek na podstawie ustawy. Ale też dlaczego nie możemy tego zrobić u mechanika samochodowego czy u fryzjera? Przecież osoby głuche też jeżdżą samochodami, potrzebują ten samochód czasami okay. serwisować i dużo łatwiej jest, kiedy przyjdą i mają taką usługę za pomocą tłumacza języka migowego. Niekoniecznie mechanik samochodów musi się Języka. po prostu a wystarczy tych, sama usługa. A czy z założeń również europejskich wynika, że za jakiś czas to będzie musiał być na przykład w sklepie tak chociażby standard, no nie szukajmy mechanik samochodowy sklep, że będzie takie zało, taki jakby nakaz ustawowy, żeby chociażby wszędzie w każdej działalności usługowej była ta znajomość języka polskiego języka migowego. Teraz rzucam akurat na rybę, ale to mogą być różne. Elementy. W idei dostępności chodzi o to, żeby generalnie usuwać bariery, a dla osób głuchych brak znajomości języka migowego przez całą resztę społeczeństwa jest taką barierą. Mhm. I dlatego rzeczywiście chodzi o to, żeby w przyszłości również to środowisko mogło spokojnie korzystać z różnego rodzaju usług. Myślę, że jednak z kierunkiem jest raczej ten dostęp online niż to, że wszyscy się nauczymy Aha. języka migowego, bo to byłoby, byłoby trudne. Chociaż oczywiście do tego zachęcamy. Natomiast y, myślę, że tak, to takie wymagania już są powoli stawiane na, na szczeblu europejskim. Można mhm. mówić o Europejskiej dyrektywie o dostępności, która jest takim kierunkiem, i już część przedsiębiorców jest tą dyrektywą zobowiązana. Na razie są okresy przejściowe, w których jeszcze ten obowiązek nie jest egzekwowany, ale już za, y, od 2025 roku, dokładnie 28 czerwca. Wszyscy producenci i dystrybutorzy określonego sprzętu, na przykład takiego do komunikacji typu bankomaty, sprzedaż biletów, handel elektroniczny będą musieli zapewniać dostępność również komunikacyjną, chociażby dla osób niesłyszących. Hmm, czyli są też pewne takie założenia obligatoryjne, tak? To jest po części jest to możliwość, wybór, tak, I do, słuszny kierunek, ale też jest no i zresztą słusznie, jest, jest to zapisane w prawie. Pani Justyno, czy Pani coś chciała dorzucić? Jeśli mogę jeszcze, to ja, ja lubię mówić też o dostępności jako pewnym porównaniu do tego, żeby dobrze uzmysłowić sobie, z czym to się wiąże. Wyobraźmy sobie, że klimatyzacja w samochodach nie była standardem jeszcze niedawno. Albo nie wyobraźmy sobie, że żarówki LEDowe były czymś nowoczesnym. Wszyscy byli, pamiętamy te żarówki, które były takie mhm. mało energooszczędne, albo pamiętamy w ogóle brak mody na ekologię. Dzisiaj ekologia jest obowiązkiem powszechnym, bo każdego z nas segregujemy śmieci, zmieniamy oświetlenie, termomodernizujemy budynki. I myślę, że z dostępnością jest trochę podobnie. To znaczy, ona nas po prostu tak czy siak czeka, bo społeczeństwo się starzeje, bo uwrażliwiamy się na potrzeby innych osób, więc bardzo byśmy pewnie tego chcieli wszyscy, żeby nam się żyło łatwiej i po prostu małymi usprawnieniami, małymi krokami, z odroczeniem pewnych obowiązków, ale trzeba do tego dążyć. Mhm. Ja się absolutnie z tym zgadzam i uważam to za. Nawet konieczność to jest też złe słowo, za naturalną kolej rzeczy, o tak to może no, nazwę, myślę, ale chciałabym. Myślę, że to mhm. też można zauważyć już w zmieniającym się przekazie, gdzie mm, chociażby właśnie wspomniane hotele y, przedstawiają swoją ofertę, wska wskazują tak, obiekt dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, mm -hmm. y, czy to biura podróży, które mówią o tym, że wycieczka jest dostępna tak. dla do osób z niepełnosprawnościami. Y, myślę, że w głównej mierze na razie dotyczy to przede wszystkim osób będąc, jeżdżących na wózkach inwalidzkich, y, że, że w dużej mierze chodzi przede wszystkim na razie o to, ale myślę, że to się zmienia i jakby każdy kto będzie chciał też to grono swoich klientów poszerzać, będzie musiał się do tego swoją siłą rzeczy dostosować, czyli mm -hmm. niezależnie pewnie od tego, jak będą wprowadzane te wymogi prawne, to jakby no rynek będzie to wymuszał. Czyli to pewnie będzie jakoś pewnie będzie to równolegle i pewnie też szło równo, tak jak Pan mówi, trochę rynek, a trochę prawo, ale chcę Państwa zapytać jeszcze o jedną rzecz, bardzo mnie to ciekawi, bo mówimy o tym, że niwelujemy bariery, tak, że pozbywamy się barier. Zastanawiam się, czy Państwo mówiąc o dostępności, prowadząc takie projekty, z jakimi barierami się stykać? Mentalnymi. Przede mm -hmm. wszystkim jeszcze mentalnymi. To znaczy, nie wszyscy czują. Znaczy to musicie tłumaczyć, bo tak. To, nie to, wszyscy to czują, myśli, że, to jest, nie? że to jest mój biznes, że ja powinienem o to zadbać. Mm -hmm. Nie wszyscy widzą, jakby to, że dostępność ma zastosowanie w moim obszarze działalności. Jakby też o tym, dlatego dzisiaj rozmawiamy w kontekście mm -hmm. przedsiębiorców, bo naprawdę można znaleźć też u każdego jakiś rodzaj dostępności, którą można poprawić. Każdy ma jakąś siedzibę, każdy ma jakąś stronę internetową i każdy prowadzi jakąś komunikację. A to są właśnie wymiary dostępności. Architektoniczna, ale też komunikacyjna czy cyfrowa. Mm -hmm. Pani Amanda? Ja chciałam powiedzieć, że ja tutaj raczej jestem optymistyczna z tego względu, że mając, zajmując się programami dla przedsiębiorców nie tylko z zakresu Jasne. dostępności plus zauważam, że oczywiście jest to pewien wymóg i standard, żeby wszystkie projekty były co najmniej neutralne dla, pod względem dostępności dla potrzeb, dostępności dla, dla osób ze szczególnymi potrzebami. I rzeczywiście widać to nawet w takich projektach właśnie zwykłych, tak? nazwijmy to z projektami zwykłymi, ale no nietematycznymi, nie tematycznymi, tak. Widać, że jednak ci przedsiębiorcy powoli, ale rzeczywiście zaczynają wprowadzać różne usprawnienia, różne, yy, zmienia się ich świadomość, tak, więc rzeczywiście wszyscy... Przynajmniej deklarują, tak, że będą wprowadzać standardy WCAG, jeżeli chodzi o ich strony internetowe, mm -hmm. deklarują niwelowanie barier architektonicznych w swoich siedzibach. I to są takie malutkie kroczki, które jednak no, przy naszej skali e, projektów dofinansowanych, no, myślę, że stanowią całkiem sporą grupę przedsiębiorców, mm -hmm. którzy przynajmniej na jakimś poziomie już zaczynają w tym kierunku myśleć. No to Więc jest. mam nadzieję, że te bariery będą sukcesywnie niwelowane, także mm -hmm. będzie to rzeczywiście takie działanie równoległe, tak jak pani powiedziała, do, do różnych innych działań podejmowanych przez przez przedsiębiorców. Mnie się bardzo podobało to, co Pani powiedziała, Pani Justyno, że zaczęli Państwo nawet od siebie. To znaczy, że w tym języku się łapaliście na różnych rzeczach, konstruując dokument, mm. konstruując wniosek i to nie jest nic złego. No, zacznijmy od siebie, a potem możemy oczekiwać, czy sugerować innym. To jest bardzo cenne. Bo ja myślę, że m, takie osobiste doświadczenia są mm -hmm. najważniejsze, bo najdłużej z nami zostają. I każdy z nas, już jak Państwo też na początku powiedzieliście, jesteśmy już starzejącym się społeczeństwem, i myślę, że każdy z nas w rodzinie lub w większej rodzinie ma na przykład osobę starszą, lub osobę, która ma problemy z poruszaniem się, mhm. czy osobę, która kiedyś była aktywna, a teraz przestała być aktywna na skutek unieruchomienia i trudno jest jej wyjść z domu, albo do, do, doświadcza różnych sytuacji, które w sklepie. Na przykład, ja po prostu mogę powiedzieć o babci swojej, która mhm. bardzo jest wrażliwa na to, że jest już osobą starszą, ale nadal chciała, by wyglądać ładnie, prezentować się dobrze mieć ładne, wygodne buty. I. Mhm. To jest, jesteśmy ludźmi wszyscy i w związku z tym każdy z nas zasługuje na to samo, tak jak też już Państwo tutaj powiedzieliście i e, z, moj, z mojego doświadczenia, jak już teraz gdzieś też idę i już jestem też bardzo wyedukowana w dostępności, e, radar się włącza, więc liczę na to, że każdy kto, kto się tak. z tym zetknie, mm -hmm. e, zostanie jak choć troszkę uwrażliwiony. No tym bardziej, że mamy dzisiaj dostęp a propos do wszystkiego, do produktów, jest tak dużo różnych dóbr na rynku, więc aż się prosi, żeby one faktycznie były dla każdego, tak jak Pani zwróciła uwagę na taki kiby drobiazg, a on może sporo zmienić, tak, żeby to obuwie było nie tylko dostosowane dla osoby starszej, ale również po prostu ładne czy piękne. Panie Łukaszu? Rynek tych usług myślę, że będzie się zmieniał w najbliższych latach. Tak jak Pan Przemysław wspomniał na początku, to jest co to, to są założenia, które powstawały gdzieś tam i były usankcjonowane do roku 2018, mhm. jeśli chodzi o te akty prawne i, i wprowadzanie tego z punktu widzenia takiego formalnoprawnego, więc stosunkowo wydaje się, że to jest niewiele czasu. Które minął od momentu, kiedy gdzieś po powstało formalnie takie: aha, słuchajcie, zwróćcie uwagę na dostępność, zwróćcie uwagę na to, jak to powinno wyglądać. Wprowadzimy kilka takich założeń, które są obligatoryjne, na przykład dla, dla instytucji publicznych, samorządowych mhm. itd., ale to myślę, że w kolejnych latach tak zwana moda na niepełnosprawność, to znaczy moda na, na bycie dostępnym, moda na to, żeby zwracać uwagę, moda na to, żeby być wrażliwym. Ona będzie się zwiększała, co spowoduje, tak naprawdę, moim zdaniem, w perspektywie kolejnych lat, po pierwsze, zwiększenie ilości usług i zwiększenie ilości, zwiększenie tej dostępności i to naprawdę na masową skalę, bo ci, którzy w tej chwili są liderami w tych dziedzinach, mm. inni będą równać do nich. I to tak myślę, że, że, że w taką stronę to będzie, w taki sposób będzie się to rozwijało, przynajmniej dla tych usługodawców i, i producentów, którzy chcą. Trafiać do klienta masowego, czyli tak naprawdę chcą mieć jak najszersze spektrum klientów i to na pewno na pewno będzie się zmieniało. Więc patrząc na, na, na kraje, które, które już też to zauważyły, jak wygląda rynek usług dla osób starszych. Mm -hmm. On jest zdecydowanie szerszy, tam jest zdecydowanie więcej usług, które, które są dedykowane tej grupie klientów, bo tych klientów. Zostało zauważone, że to jest ważny, ważny segment rynku. Mm -hmm. I tak samo myślę, że będzie działo się w Polsce, co, co wydaje mi się, że już można powoli zauważyć także, także u nas. Czy stawiamy kropkę, czy kropkę postawi Pan Przemysław? Nie, ja myślę, że to jest bardzo Powiedział, zawsze chętnie coś dorzucę. Chętnie coś dorzucę. Myślę, że dorzucę też taki bardzo ważny element związany z oczekiwaniami, oczekiwaniami społecznymi. A mianowicie Często argumentem, dlaczego nie podejmujemy jakichś działań prodostępnościowych, jest to, że przecież u nas nie ma takich osób, albo ja nie mam no. takich klientów. Hmm. Tylko to nie jest tak, że ich nie ma. To jest tak, że oni do mnie nie przychodzą. A nie przychodzą dlatego, że nie wiedzą, że coś że mogą u mnie dostać. Że się do mnie dostaną w ogóle. Uh -huh. I to jest bardzo ważny element też budowania swojej oferty. Kiedy ja sprowadzę tą innowację w postaci dostępności, i ona nie musi dużo kosztować, jak rozmawialiśmy, to mogą być czasem drobne rzeczy to ja powinienem się też tym zareklamować, bo w ten sposób znajdę grupę klientów. To nie muszą być, bo mogą być klienci z najbliższego sąsiedztwa, ale w zależności od tego, jaką prowadzę działalność, to mogą być również klienci z innych krajów, bo przecież mogę coś sprzedawać za granicę, mogę prowadzić handel elektroniczny, mogę, mhm. mogę robić różne rzeczy i tak naprawdę grupa tych konsumentów może być naprawdę bardzo znacząca, co poprawi mój biznes. Swoją drogą zastanawiam się, czy nie spotykają się Państwo z taką barierą, no jak o tym mówić w kontekście biznesowym? To znaczy, tak, czy to jest, bo dla mnie to jest bardzo też naturalne, to co Pan powiedział, Panie Łukaszu, że będzie seniorów coraz więcej, tak, albo jak reklamować się ofertą dla osób na wózkach, tak, albo jak reklamować się ofertą dla osób z niepełnosprawnościami. Ciekawe, czy tutaj nie mamy jakichś barier takich trochę mentalnych, tak, czy to można robić, czy nie spotykają się Państwo z tym? Myślę, że tam, tak jak wspomniałem wcześniej, ta wrażliwość się zmienia i jakby mm -hmm. wydaje nam się to coraz bardziej standardowe i normalne, że w społeczeństwie funkcjonują osoby z różnymi dysfunkcjami, mhm. z różnym poziomem sprawności, ale z drugiej strony one, te osoby, które mają trudności, czyli Spotykają się z tymi barieria, barierami, mają tak, takie samo prawo i taką, są taki, tak samo równoprawnymi, mm -hmm. równowartościowymi klientami, klientami. E, mm -hmm. z takimi samymi często zasobnościami portfela, czy też możliwością wydatkowania środków, czy w jakiś sposób korzystania z tych usług i, i produktów w taki sposób, żeby być, e, żeby być też klientem. No. To są takie przykłady, które powstały już lata temu, ale swego czasu sieci komórkowe wprowadziły tak zwany telefon dla seniora, mhm. czyli ten, który ma większe przyciski, tak, tak. Który, kiedy, kiedy telefonia komórkowa i w ogóle kontakt taki właśnie za pomocą komórek stał się... Popularny i powszechny, wprowadzono tego rodzaju produkt, i każdy producent, ka każda sieć oferuje taki, taki telefon, który ma większe przyciski, który jest dostosowany do osób, które być może chcą korzystać w taki sposób z, mm -hmm. z telefonu, po to, żeby mieć łączność, czyli żeby korzystać z tej usługi, z której korzystamy wszyscy. I to zostało przyjęte jako standard. Początkowo była to jakaś nowość, w tej chwili jest to zupełnie normalne i nie jest to nic nadzwyczajnego, że na półce z telefonami w sklepie czy, czy, czy u operatora sieci są zaawansowane smartfony i są telefony, które wyglądają jak te, które my sprzed, pamiętamy, uh -huh. sprzed, pamiętamy sprzed lat, natomiast one mają te funkcjonalności, które są niezbędne do porozumiewania się. Kiedyś nie było ofert e, wycieczek dla seniorów, w tej chwili są oferty wycieczek dla seniorów, kiedyś było mniej ośrodków, domów e, dla osób starszych, teraz tak. jest tego dużo więcej. I ten rynek usług, on się po prostu zwiększa siłą rzeczy, i w niektórych przypadkach wydaje nam się to zupełnie normalne i naturalne. I podejrzewam, że na kolejne segmenty rynku też to będzie się przekładało. I w mojej opinii jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest moda, która jest fajną modą, tak? mhm. czyli jakby to, co kiedyś było działaniami być może takimi CSR-owymi po to, żeby tak, tak. pokazywać swoją społeczną odpowiedzialność mhm. i tak dalej. W tej chwili? Tak. tak. W tej chwili staje się po prostu normalnym biznesem, jak każdy, mm -hmm. jak każdy inny. No mi się podoba to, co Pan powiedział klient, tak? Jest powiedzenie nasz klient, nasz Pan, klient klientowi równy, więc tutaj po prostu nie ma o czym dyskutować, tylko trzeba robić. A Państwa zachęcamy do tego, żeby się do trzeciego kwartału 2022 roku zgłaszać do takich ludzi jak Pan Łukasz na szkolenia, na to, żeby jednak zadbać o te zmiany sposobu myślenia, bo po prostu warto. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiaj, za Waszą dostępność na, na dzisiejszym spotkaniu i to na żywo, nie przez ekran komputera. Pani Justyna Nosko, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polska, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pani Amanda Bełdowska, Departament Usług Proinnowacyjnych PARP, Pan Łukasz Klimek, kierownik projektów w Departamencie Zarządzania Projektami DGASA i Pan Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękuję Państwu serdecznie, dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.